Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dzisiaj Państwa i naszym gościem będzie Pan Szymon Hołownia, pisarz, dziennikarz, działacz społeczny, który w najbliższych wyborach prezydenckich będzie kandydował na stanowisko prezydenta. Będziemy prowadzić ten program we dwóch z Pawłem Kasprzakiem, który będzie jednocześnie dopytywał o stanowisko kandydata na prezydenta do postulatów opracowanych przez Obywatele RP. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i chcę powiedzieć od razu, że no ma Pan sporo punktów na starcie, ponieważ jest Pan jedyny, który odpowiedział na nasze zaproszenie spośród znanych nam kandydatów. Ja chciałem wyjaśnić rolę swoją akurat, dlatego że ja nie będę udawał tutaj obiektywnego dziennikarza albo jakiegoś sędziego na ringu pomiędzy kandydatami. My mamy rzeczywiście własne postulaty, które chcielibyśmy zaadresować do kandydujących w wyborach prezydenckich po to, żeby zawrzeć coś w rodzaju porozumienia, paktu, umowy, tak jak artykuły henrykowskie onegdaj w historii sformułowano. I mniej więcej o to samo nam chodzi, o to, żeby tę królewską władzę ograniczyć, dając w tych ograniczeniach przestrzeń dla głosu obywateli, dla głosu rządzonych. I z tej perspektywy bym chciał pytać, znaczy proponując coś, co ruchom obywatelskim niekoniecznie w oczywisty sposób przystoi, to znaczy taką umowę o poparcie. O poparcie nie tyle osoby, co konkretnych, bardzo ustrojowych rozwiązań. Ale żeby dać Panu szansę powiedzieć więcej po prostu od siebie, a niekoniecznie w odpowiedzi na jakieś pytania, to chciałbym prosić Pana o taką wypowiedź, która by wyjaśniała, skąd w ogóle pomysł kandydowania w tych wyborach prezydenckich. Pytam trochę z perspektywy własnych osobistych doświadczeń, bo mi się też zdarzyło kandydować. Co prawda skale są nieporównywalne, moja była zdecydowanie skromniejsza, ale i tak się głupio czułem, wystawiając swoją kandydaturę. Dlaczego Pan uważa, że jest receptą na polskie problemy? Gdzie odróżnić megalomanię od rzeczywistego projektu dla Polski? Skąd ten pomysł? Jakby Pan mógł to wyjaśnić, tak w paru słowach. Chyba na pewno nie z jakiegoś przekonania o tym, że ja o to zjadłem wszystkie rozumy, mam wszystkie możliwe rozwiązania albo że tak sobie powinienem zaplanować tak zwaną ścieżkę kariery, tylko to się wzięło ze słuchania, to się wzięło z oglądania świata. Ja przez 8 lat poprzedzających te decyzje jako autor książek ponad 20 czy 20 jeździłem po Polsce, mając spotkania autorskie w różnych miejscach. Rozmawiałem z ludźmi po 2-3 godziny w najmniejszych miejscowościach, w większych miejscowościach. Takich spotkań miałem nawet do 200 w roku. I coraz bardziej docierało do mnie, w jakiej sytuacji się znajdujemy jako wspólnota, bo to się da po prostu z takich rozmów bardzo precyzyjnie wysłuchać. Kilka lat temu zaczęły pojawiać się takie głosy, to niech Pan coś z tym zrobi. No fajnie Pan mówi, zgadzamy się wszyscy, jak tutaj siedzimy na sali, no ale co z tym zrobimy? Ja już raz taki Rubikon w swoim życiu przeszedłem, bo ja od ponad 20 lat, od ćwierć wieku pracowałem jako dziennikarz, jako publicysta i to się stało w 11 roku w Afryce, kiedy postanowiłem przejść ten Rubikon pomiędzy opisywaniem i robieniem. Założyłem dwie fundacje, czyli Cassis i Dobra Fabryka, które do dzisiaj super działają, ratują 40 tysięcy ludzi rocznie w 13 krajach świata, więc tutaj też zdecydowałem się po prostu przejść Rubikon pomiędzy opisywaniem świata a robieniem świata. Coraz bardziej rzucało mi się w oczy, do jakiej degrengolady doprowadza Polskę, kraj, który kocham i o który walczyli moi rodzice i który bardzo chciałbym zostawić w dobrym stanie mojej córce, na jakiej degrengolady doprowadziła go, zwłaszcza od 2005 roku, bo to jest dla mnie ten moment. Niektórzy mówią Smoleńsk. Nie, nie, to się wszystko zaczęło w 2005 roku, w tych wyborach, w których mieliśmy mieć popis, a później się to wszystko rozpiżyło w drobny mak i to gdzieś narastało w ludziach bardzo, mam wrażenie, później, znaczy pewne rzeczy zaczęły się odblokowywać. Spartyjnione państwo, ta degrengolada, do której doprowadziły partie polityczne, upasione w naszym wspólnym majątku, upasione na takiej wizji, że państwo jest bankomatem, a więc wystarczy ludziom rzucić pieniądze, zasiłki
generalnie w cokolwiek i oni się wtedy odczepią i nie przeszkadzajcie nam rządzić. Państwo, które zawłaszcza sądy, państwo, które zawłaszcza spółki Skarbu Państwa, które zawłaszcza samorządy, które zawłaszcza wszystko, działając poprzez partie, które nim sterują, no zacząłem sobie zadać pytanie, ile jeszcze mam na to patrzeć. I ja nie mam doświadczenia politycznego, natomiast mam bardzo duże doświadczenie w działaniu. W związku z powyższym zacząłem sobie zadawać pytanie, czytając konstytucję, wy się nazywacie obywatele RP, co jeszcze znaczą obywatele RP w Polsce i czy oni w ogóle cokolwiek znaczą. I nasz ruch, to co buduje w tej chwili, jest ruchem obywatelskim, jest ruchem, który skupia bardzo różnych ludzi z bardzo różnych parafii, są samorządowcy, są byli politycy, są ludzie, którzy kompletnie nigdy w życiu nie dotykali się w żadnym wymiarze polityki, natomiast my chcielibyśmy, ja chciałbym osobiście po prostu zrobić robotę, to znaczy doprowadzić do tego, że kraj, który jest zdewastowany tym, tak naprawdę okupowany przez partie polityczne w wielu miejscach, które opowiadają dyrdymały ludziom, a później widzimy, jak to się kończy w praktyce, choćby w tej rzeczywistości, którą dzisiaj mamy. I to jest, to trzeba zamienić, to trzeba oprzeć z powrotem na wartościach, to trzeba oprzeć na prawdzie, na służbie, na takich elementarnych rzeczach, o których zapomnieliśmy i to może zrobić tylko człowiek przychodzący spoza partyjnego układu. Partii nie wyrzucimy, one będą zawsze, zawsze będą PSL-e, platformy czy PiS-y w tej czy innej postaci, ale niech one sobie robią rządy, niech one sobie zawierają koalicje, niech one sobie ucierają te swoje interesy, które reprezentują, ale musi być w tym systemie ktoś, kto będzie mówił hola hola, ale jednak są pewne rzeczy, które są absolutnie wspólne nam wszystkim, niezależnie od tego, skąd przychodzimy, z jakiego backgroundu, czy nie będzie, ale też nie będzie bezpłciowy, będzie decyzyjny, będzie jasno opisywał swoje zdanie, będzie słuchał zdania innych, natomiast też będzie jasno i wyraźnie mówił, że mamy umowę, którą zawarliśmy, która nazywa się Konstytucja, której musimy przestrzegać. Mamy bardzo precyzyjne doświadczenia historyczne, które nas prowadzą w takim, a nie innym kierunku, które mówią nam, czym kończy się dyktatura, czym kończy się monopartia, czym kończy się zajmowanie różnych pól przez osoby do tego niepowołane. I to, wiecie, w pewnym momencie po prostu uznałem, że jest robota do zrobienia. No jak jest robota do zrobienia, to się idzie i ją robi. Ja nie myślę o sobie jako o monarsze, jako o kimś, kto teraz pójdzie, napompuje się i będzie tam siedział nie wiadomo ile. Moim największym marzeniem jest tam pójść, zbudować ten ruch, zrobić tyle kadencji, ile będzie trzeba i wrócić do swojego życia, które bardzo mi odpowiada, bo ja bardzo lubię pisać książki, spotykać się z ludźmi, robić działalność społeczną i robić te fundacje, które robiłem. To jest po prostu zadanie do wykonania. Bardzo dziękuję. Przez moment byłem zaniepokojony tym, skądinąd tymi bliskimi mi tezami o partiach politycznych, bo obawiałem się, że ma Pan jakiś szalony pomysł na to, na demokrację, która się obywa bez partii. No nie, tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić. Ach, właściwie nie widzę żadnego ściśle ogólnego prawa logicznego, które by to wykluczało, no ale powiedzmy póki co cała nasza tradycja rzeczywiście na to wskazuje. Ale ja bym chciał, zmierzając do konkretów, na początek coś prostego wrzucić, czyli aborcję. Co z tym zrobić? I czy to jest tak, że w wyborach prezydenckich, głosując na pana czy na kogokolwiek innego, ja koniecznie muszę szukać osoby, która w tej lub w innych sprawach ma takie same poglądy jak ja, albo bliskie. I do kogo powinna należeć pańskim zdaniem decyzja w takich sprawach? Czy to w ogóle jest sprawa, która znajduje się w horyzoncie pańskiego myślenia, kiedy pan myśli o własnej ewentualnej prezydenturze? Wie pan, ja w tej sprawie wypowiadałem się już wiele razy, chętnie powtórzę to, co myślę i tutaj u panów, u państwa. Ja uważam, że w tej chwili, to jest mój sąd nie człowieka, który obserwuje polską scenę od bardzo dawna i też w bardzo wielu wojnach okołoaborcyjnych już uczestniczył. To już argumenty wszystkie padły w tych wojnach, mam wrażenie, które toczyliśmy na słowa. I zawsze powtarzam, że, znaczy teraz powtarzam, że nie ma w mojej ocenie w tej chwili w Polsce przestrzeni do zmiany obecnie istniejącej ustawy. Ona nie zadowala nikogo absolutnie, to nie jest ustawa moich marzeń, z drugiej strony też wiem, że to nie jest ustawa ludzi, którzy mają inne poglądy niż ja, natomiast zmiana tej ustawy i inwestowanie energii społecznej, której mamy bardzo mało,
w kolejny spór aborcyjny, który prawdopodobnie niczego w tej chwili nie przyniesie, moim zdaniem nie ma sensu. To jest taka sprawa, która rozjątrzy nas, poróżni, podzieli po raz kolejny, a nic realnie nie załatwi. Więc moja propozycja jest taka, że jeżeli jakiś Sejm znalazłby się, bo tu ja nie, jako prezydent nie podejmowałbym inicjatywy ustawodawczej, to nie jest kwestia dla prezydenta, to jest kwestia dla Sejmu, dla tej większości, która w Sejmie jest, która reprezentuje obywateli, którzy ten Sejm wybrali. I jeżeli znalazłaby się taka większość, która uchwaliłaby zmianę w tę lub drugą stronę, to ja zaproponowałbym Sejmowi, żeby rozpatrzył tę ustawę raz jeszcze i przekonał mnie, ale też Polaków, że znajduje się w tej chwili w Polsce wystarczająca większość, żebyśmy nie zapłacili potwornych kosztów społecznych w trudnym czasie za kolejną wojnę aborcyjną. Natomiast zrobiłbym coś jeszcze. I ponieważ ja planuję prezydenturę, która będzie prezydenturą, jak to mówimy, włączającą, czyli prezydenturą, która będzie rzeczywiście realnie pytała ludzi o zdania, więc będzie używała narzędzia panelu obywatelskiego, będzie robiła wysłuchania obywatelskie, będzie naprawdę każda ustawa, która nie będzie miała tych trzech, bo to zapowiedziałem już wyraźnie, będzie zielone weto, będzie samorządowe weto i będzie legislacyjne weto, a więc jeżeli przyjdzie ustawa, która nie spełni podstawowych warunków, a więc nie będzie miała czytelnie napisanych założeń, nie będzie miała konsultacji społecznych, bo przecież wiemy, że rząd dzisiaj przepycha swoje ustawy jako projekty poselskie, żeby ten wymóg obejść i nie będzie miała zrobionego OSR-u, czyli oceny skutków regulacji, to nie zostanie podpisana. A więc konsultacje społeczne są absolutnie fundamentalną kwestią, która tu się powinna odbywać i o takich rzeczach też możemy oczywiście dyskutować w ramach konsultacji, natomiast ja uważam, że powinniśmy zrobić jedną rzecz, to znaczy powinniśmy zrobić konkret, powinienem zebrać jako prezydent ludzi z lewej, z prawej, z jednej strony, z drugiej strony wojny i powiedzieć, słuchajcie, wiemy już, co do czego się nie zgadzamy, bo to już 1000 razy sobie powiedzieliśmy. To teraz może zastanówmy się, gdzie jest ta pierwsza rzecz, co do której się zgadzamy. I idąc od dołu. I może się okaże, jak będziemy iść od tego dołu, że pierwszą rzeczą jest to, że obecnie obowiązująca ustawa nie nakazuje nikomu przerwania ciąży, ale dopuszcza ją w trzech bardzo precyzyjnych, dramatycznych sytuacjach. Więc my teraz jako państwo spróbujemy pomóc kobietom, które znalazły się w tych dramatycznych sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem choćby tej, która najbardziej nas rozognia, czyli kwestii badań, które wykazały, że istnieje ciężka i nieuleczalna choroba płodu. Więc postarajmy się sprawić, żeby ci ludzie, którzy podejmują takie decyzje, żeby sytuacja nie podejmowała decyzji za nich. Spróbujmy przegłosować taką ustawę, która da 5 dodatkowych dni płatnego urlopu dla rodziców, którzy taki wynik badania utrzymają, która zapewni darmowe wsparcie psychologa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która jeżeli by się zdecydowali urodzić to dziecko, zapewni urlop wytchnieniowy, który jest niezbędny osobom opiekującym się niepełnosprawnymi i każdy, kto się opiekował niepełnosprawnymi o tym wie, podejmą decyzję, jaką podejmą, zgodnie z prawem, ale my jako ludzie, jako współobywatele pomóżmy im, żeby zrealizowali swoją wolną wolę w godny sposób. Ja jestem od załatwiania spraw, a nie od pitolenia i nie od mieszania po raz 57 tej samej herbaty, więc jeżeli nie byłoby w społeczeństwie zgody co do tego, że należy zmienić ustrój, znaczy ustawy w jakąś stronę, a wtedy prezydent nie ma nic do gadania, jak jest 3/5 większości, kompletnie nie ma nic do gadania, to powinienem zrobić to, co jest do zrobienia. I w ten sposób postarałbym się, jeżeli znowu stanęłaby sprawa aborcji, ją, że tak powiem, załatwić. Oczywiście nie da się jej załatwić, ale przynajmniej do niej podejść. Znaczy, jeśli można, partie, o których powiedział pan tyle ostrych i budzących moją sympatię słów, mówią mniej więcej to samo. Zresztą niezależnie od tego, jakie deklarują poglądy. Tu nawet lewica jest wyjątkiem w umiarkowanym stopniu. Znaczy aborcja jest jednym z tych tematów, których ludzie boją się podejmować właśnie z uwagi na podział. Ale nie dlatego, jak sądzę, nie z tych powodów, które pan podał, że to jest coś, co dzieli Polaków, tylko coś, co może kosztować potencjalnie utratę głosów. To znaczy partie liberalne, takie jak Platforma Obywatelska, zdają sobie sprawę z tego, że część ich elektoratu stanowią ludzie o konserwatywnych poglądach i ten elektorat można stracić, jeżeli się formuje za bardzo progresywistyczne, umownie rzecz nazywając, hasła. Pan powiedział również, że decyzja w tej sprawie należy do Sejmu, i to jest właśnie oś tego, co chciałbym zaproponować w imieniu obywateli RP, bo taki mamy program. Otóż naszym zdaniem ta decyzja nie może należeć do Sejmu, zwłaszcza wtedy, kiedy głosując w wyborach parlamentarnych w zasadzie nie wiemy, jaki stosunek do tej i innych podobnych spraw mają partie i kandydaci, których one wystawiają, bo
tego tematu się unika. No właśnie używając prawie dokładnie tych samych argumentów, które pan przed chwilą podał. To jest rzeczywiście kwestia, która dzieli Polaków i być może jest jedną z osi w polskiej wojnie. Naszym zdaniem natomiast te rzeczy, jeżeli mówimy o tym, żeby robić, a nie gadać, to te rzeczy trzeba po kolei, te punkty zapalne polskiego konfliktu rozładowywać. Mamy za sobą doświadczenie irlandzkie. Pan wspomniał o panelu obywatelskim, co budzi moją nadzieję. Otóż tam, jak wiemy, kwestie te właśnie były przedmiotem długotrwałych prac panelu obywatelskiego, debaty ogólnonarodowej, a na końcu referendum. Czy pan nie uważa, że kilka istotnych zagadnień ustrojowych, światopoglądowych, czy takich kierunkowych spraw związanych z polską polityką nie powinno zostać oddane tym, którzy zgodnie z konstytucją rządzą krajem, czyli obywatelom? Ja mam takie głębokie przekonanie, że pośród grzechów partii politycznych ten jeden jest najważniejszy, one uzurpują zbyt wiele władzy. Dlaczego mam dochodzić do wniosku, że akurat parlamentarzystom wolno wypowiadać się w tych kwestiach zwanych światopoglądowymi, która to nazwa mnie oburza, ale to zostawmy. Natomiast nie wolno o tym decydować obywatelom, a zwłaszcza tym kobietom, których to prawo dotyczy. Gdybym chciał do pana jako aspirującego prezydenta, albo już być może urzędującego prezydenta, posłać postulat, zróbmy panel obywatelski, zagwarantujmy, że debata nie będzie miała wiecowo-populistycznego charakteru, tylko będzie rzeczywistą, głęboką debatą, a następnie pozwólmy obywatelom zdecydować w referendum. Co by pan na to powiedział? To jest absolutnie optymalne rozwiązanie. Znaczy, to może inaczej, to jest idealne rozwiązanie. Natomiast ja widzę tutaj dwa problemy i pewnie tak samo panowie je widzą jak i ja. Bo to, że to tak powinno się rozwiązywać sprawy w demokracji, te zwłaszcza, o których tutaj rozmawiamy, pozostaje poza wszelkim sporem. To właśnie tak powinno wyglądać. To znaczy, myśmy powinni się usiąść, naradzić, ale w mądry sposób, a później wszyscy wspólnie zdecydować, bez tego jakby odium polityki partyjnej, która występuje w Sejmie od razu, niezależnie od tego, czy się zajmujemy losem bezdomnych zwierząt, czy globalnym ociepleniem, czy aborcją, czy czymkolwiek innym. Natomiast są dwa kłopoty. Pierwszy jest taki, czy bylibyśmy w stanie w tym poziomie ideologicznego wzbudzenia i pobudzenia i gotowania się w tym polskim kotle, jaki mieliśmy do tej pory, doprowadzić do tego, że ta dyskusja, o której pan mówi, ten panel obywatelsko-ekspercki odbyłby się w takiej atmosferze, jakiej pan mówi. Bo ja mam poważne wątpliwości, co nie znaczy, że nie należy próbować. Natomiast druga rzecz jest taka, że referendum jest w ogóle optymalnym narzędziem do rozstrzygania właśnie takich spraw. Ich nie można, ja się z panem absolutnie zgadzam, w docelowym świecie powierzać posłom ani senatorom, bo to trzeba zapytać społeczeństwo o zdanie i społeczeństwo ma w tej sprawie swoją mądrość i taką naprawdę głęboką, przepracowaną, życiową, nieideologiczną. Ludzie to po prostu mają, kiedy się z ludźmi rozmawia, kiedy się ich słucha, a nie tylko do nich gada, to widać. I człowiek, ja nabyłem bardzo dużo szacunku dzięki tym spotkaniom, które odbywałem właśnie do tego, co słyszę, a nie do tego, co mówię. Natomiast problem polega na tej rzeczywistości, w której dzisiaj funkcjonujemy, bo to spartyjnienie państwa, o którym już wcześniej mówiłem, doprowadziło do tego, że moim zdaniem instytucja referendum jest faktycznie zawłaszczona przez ten krajobraz. I niezależnie od tego, na jaki temat zrobilibyśmy dzisiaj referendum, czy byłoby to o zakazie wstępu do lasu, czy o aborcji, czy o żołnierzach wyklętych, czy o czym jeszcze byśmy sobie zamarzyli, to gwarantuję panu, że po dwóch dniach, będzie to kolejna walka między PiS-em a Platformą, bo propagandy partyjne i z jednej i z drugiej strony podchwycą to jako kolejny sztandar, wokół którego będą mogły organizować się po to, żeby mucić swoich przeciwników. Przepraszam, na moment tylko wyłączę. Żeby mucić swoich przeciwników. To jest rzecz, której prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie dzisiaj uniknąć. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy z tego wyszli, zanim nie oczyścimy najpierw
tej stajni Augiasza, zanim najpierw nie przywrócimy temu głosowi obywatelskiemu, wyborom, ale też i głosowi obywatelskiemu należnej rangi. Tak, jestem zwolennikiem referendum, tak, jestem zwolennikiem jak najszerszego stosowania wszelkich metod konsultacji społecznej przed podejmowaniem przez władze decyzji, tylko będę stawiał tezę, że najpierw trzeba wprowadzić do systemu bezpartyjny bezpiecznik, na nowo rozdać karty, pokazać ludziom, że mogą potrzebować innej jakości, bo partie się same nie ograniczą. One mogą zostać ograniczone tylko poprzez, że tak powiem, modyfikację popytu. Jeżeli ludzie zdecydują się czego innego oczekiwać od partyjnych polityków, to partyjni politycy chcąc, nie chcąc będą musieli zacząć im tego dostarczać i wtedy idea referendum znowu zacznie pracować tak, jak powinna zacząć pracować. Wie pan, to nawet z punktu widzenia odpowiedzialności osobistej prezydenta, który ma zawsze jakieś poglądy, albo lewe, albo prawe, albo takie, albo siakie, to jest dużo prostsze rozwiązanie, bo on wtedy może powiedzieć wprost, naród zdecydował. I naród powiedział, ja nie mam nic do gadania, nie muszę dźwigać tego brzemienia, bo zapytałem ludzi, ludzie odpowiedzieli. Po co brać na siebie tę odpowiedzialność? Niech ludzie decydują. Tylko jak mówię, to, co się stało między PiS-em a Platformą z udziałem PSL-u, Lewicy i innych, doprowadziło nas do tego, że referendum dzisiaj zastosowane będzie niepełnosprawnym narzędziem. Ja bym powiedział więcej. Znaczy, pytam o referendum nie przypadkiem w kontekście prezydenckim. To jest w ogóle bliska nam idea, naturalne dosyć dla ruchu obywatelskiego, ale w tym szczególnym układzie, z którym mamy do czynienia w Polsce w rezultacie tej wojny, o której pan wspomina, znaczy jest tak, że opozycja ma większość chwiejną, co prawda, ale jednak większość w Sejmie, na którą da się liczyć i inicjatywa referendalna, która należy do prezydenta, wymaga zgody Senatu, Sejm i PiS-owska obecna większość nie ma tutaj nic do gadania. To między innymi z tego powodu chodzi nam po głowie użycie tego oręża. Natomiast rzeczywiście sztama, że się tak kolokwialnie wyrażę, tutaj jest możliwa moim zdaniem, dlatego że rzeczywiście wzywając do tego referendum, trzeba byłoby bardzo wyraźnie powiedzieć, że dlatego wzywamy do referendum, że właśnie partyjni politycy mają w Polsce zbyt wiele władzy i uzurpują sobie prawo do decyzji tam, gdzie ona niekoniecznie do nich musi należeć. Ale też pytam o to, mając na myśli cały szereg również innych spraw, takich jak, nie wiem, panel klimatyczny na przykład. Otóż w zasadzie ekolodzy dzisiaj powinni mieć taką świadomość, że kandydaci dla prezydenta są naturalnym adresatem ich postulatów. No dzisiaj tym naczelnym postulatem jest właśnie ogólnonarodowy, czy też międzynarodowy w efekcie panel klimatyczny, który trzeba byłoby zrobić. No prezydent ma taką możliwość, tak? To co prawda nie jest wpisane w jego uprawnienia wprost w konstytucji, ale też nic mu tego nie zabrania. Może w pierwszym dniu prezydentury, zwołując panel klimatyczny, ogłosić, że za rok, powiedzmy, od jego zwołania w sprawie postanowień panelu klimatycznego odbędzie się referendum. Więc taką ścieżkę my, w skrócie mówiąc, próbujemy proponować, testując kandydatów na prezydentów. Ale proszę powiedzieć, bo gdyby tak patrzeć na uprawnienia prezydenta, który ma prawo weta atomową broń, tak, że może wyrzucić do kasza każdą pisowską, no już mówiąc o dzisiejszych realiach, ustawę, może w ten sposób wymusić respekt być może dla własnych inicjatyw ustawodawczych, bo też inicjatywę ustawodawczą ma. No i ma wreszcie inicjatywę referendalną, co w mojej ocenie ma taki unikalny zupełnie walor w polskiej sytuacji, że po raz pierwszy obywatele mają szansę sami rzeczywiście kształtować swój ustrój, nie dostawać go w darze od jakiegoś łaskawego władcy, tak jak dostaliśmy poniekąd w darze konstytucję, nawiasem mówiąc, od lewicowej mniejszości, która fuksem ordynacyjnym, podobnie jak PiS dzisiaj, miała większość parlamentarną i to referendum zdołała przeprowadzić przy minimalnej frekwencji i wygrać je dzięki tej minimalnej frekwencji, na co wskazują dane. Tak teraz możemy nie. Tak teraz możemy to zrobić po raz pierwszy w historii nowożytnej Polski, sprawić, by obywatele naprawdę zdecydowali o tym, w jakim kraju żyją, jaki jest jego ustrój i tak dalej. Ale w tej fatalnej z jednej strony, ale z drugiej strony unikalnej sytuacji, z którą mielibyśmy do czynienia, gdyby wybory prezydenckie odbywały się rzeczywiście w 2020 roku, bo tego nie wiemy i to raczej wygląda na mało prawdopodobny scenariusz w dzisiejszych czasach, ale prezydent ma unikalną zupełnie rolę. I proszę powiedzieć, gdyby pan miał wymienić, jak w życzeniach adresowanych do Złotej Rybki, takie 3 albo 5 niech będzie, kluczowych kwestii, których rozwiązanie, na przykład poprzez referendum obywatelskie, przyniosłoby, nie wiem, pokój między Polakami, prawdziwą demokrację i tak dalej, to jakie to byłyby rozwiązania?
Pan, ja jestem realistą, nie utopistą i ja wiem, że to jest długa droga, bo to jest trochę, bo poruszył Pan temat środowiska naturalnego czy klimatu, który jest jednym z mi najbliższych i wiele też o nim mówię w swojej wizji programowej i tych czterech głównych wątków, wokół których mój program się kręci. Natomiast bardzo wyraźnie też widać, że my no możemy sobie dzisiaj deklarować dekarbonizację Polski, neutralność klimatyczną do 30 czy do 40 roku, ale my jesteśmy po prostu w sytuacji dalece nieidealnej. Jesteśmy w sytuacji, w której mamy już bagaż, czas minął, a my nie zrobiliśmy. Mamy bagaż opóźnień. I po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie, startując z takiego miejsca, z takiej pozycji, zrobić w 30 albo 40 roku neutralności klimatycznej. Dlatego ja mówię w swojej wizji o tym, że powinniśmy wycelować w 50. W 50. powiedzieć sobie, że 75% energii w miksie mamy z OZE, a 25 dopalamy jeszcze gazem. Mam nadzieję, że biogazem w większości, ale to się pewnie, nie wiem, czy to się uda zrobić. Natomiast oczywiście, że kwestia środowiska to jest zupełnie rzecz, o której moglibyśmy tu rozmawiać 2 godziny, bo to jest jakby bardzo mój temat, czy nawet dłużej. Natomiast mam jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. My naprawdę znajdujemy się w sytuacji ustrojowo i nieidealnej. Ja wierzę, że ja musiałbym być prezydentem, nie wiem, czy przez jedną, czy przez 2 kadencje, że być może pod koniec 2. kadencji odblokować to referendum i zostawić Polskę w miejscu, w którym rzeczywiście politycy partyjni będą tam, gdzie ich miejsce, czyli w Sejmie uchwalając budżety, kłócąc się i spierając w różnych szczegółowych kwestiach. Natomiast główne kierunki, główne tory, główne wizje, główne tory myślenia o Polsce wyznaczają obywatele w trybie demokracji wyrażanej przez referendum. Więc ja nie mam, tylko mówię, że trzeba odczarować mnóstwo rzeczy, że trzeba mnóstwo się jakby rzeczy w Polsce zrehabilitować. Bo jeżeli teraz już będziemy tego używać narzędzia, to jak panu powiedziałem, Kaczyński z dziesiątkowaną platformą, z ambitnym Kosiniakiem i z lewicą, w której też trwa walka o władzę, natychmiast to chwycą i będą sobie z tego zrobili swoją piłeczkę, żeby uzasadnić swoją władzę. Z ludzi będą robili. Przepraszam chwilę, ale tutaj mam niestety podłączony telefon i też co chwila mi się coś włącza. Więc mam takie głębokie przeświadczenie, że teraz jest ten moment, w którym nie możemy myśleć o rzeczywistości idealnej. Natomiast jeżeli myślimy o rzeczywistości realnej, to są tutaj elementy, które wydają mi się wciąż aktualne. Ja swój program przedstawiłem 7 lutego jako pierwszy z kandydatów. Nic się nie zmieniło. Mam wrażenie, że jeszcze ta epidemia wyostrzyła te rzeczy, którymi ja się dzisiaj powinienem zajmować. To bezpieczeństwo narodowe, to solidarność społeczna, to właśnie środowisko naturalne i to samorządy. I to są te 4 obszary, które chciałbym na wszelkie możliwe sposoby, we wszystkie możliwe sposoby dociążyć, pokazać, doposażyć i zreformować stosunek państwa do nich. Myślę, że prezydent ma dużo narzędzi, zaczynając od Rady Bezpieczeństwa Narodowego, idąc przez różnego typu rady, przez weto, o którym wspomniałem, czy wspomnieliśmy, przez inicjatywy ustawodawcze, ale też przez bardzo silny mandat bezpośredni, który otrzymuje, bo kiedy słyszę te głosy, że ale no co pan będzie mógł, jak pan będzie miał rząd spisu, jeżeli ja zostałbym wybrany na prezydenta, to oznacza w normalnych warunkach 8-9 milionów głosów, które są pozapartyjne i które pojawiają się nagle na stole. A więc to jest naprawdę mocna strategia negocjacyjna, czy pozycja negocjacyjna, z której można rzeczy robić. Natomiast jeżeli panowie chcą, mogę szczegółowo wejść w każdy z tych obszarów i powiedzieć, co chciałbym zrobić. Natomiast chciałbym, żeby o tych 5 latach Polska była na drodze, bo ona nie będzie, to się nie zna załatwić od razu po 30 latach. Ja nie jestem złotą rybką i za dużo złotych rybek już w polskiej polityce widziałem, ale chciałbym, żeby w tych 4 obszarach, czyli nowocześnie myślanego bezpieczeństwa, podróży ku neutralności klimatycznej, która już idzie, a nie jest cały czas deklarowana, w solidarności, którą musimy na nowo zrozumieć i na nowo sobie uświadomić w sytuacji, w której teraz się znajdujemy zwłaszcza, i samorządnej Polski, która samorządy dopieszcza, która samorządy uczciwie finansuje, która samorządom pozwala budować potęgę rzeczywiście Polski w tym miejscu, w którym ona powinna być budowana, najbliżej ludzi, nie przeszkadza i nie centralizuje. I mamy w Polsce Senatu, który powinien być izbą samorządową, więc uważam, że prezydent powinien pełnić zastępczo te funkcje, te role. Więc to są te rzeczy, które ja bardzo głęboko czuję i które chciałbym mieć załatwione w momencie,
którym będę kończył tę kadencję. I tak nawiasem mówiąc, to ja uważam, że nie jest głupim pomysłem, żeby prezydent w Polsce miał jedną kadencję. Być może rzeczywiście trzeba by było pomyśleć, że mógłby mieć ją dłuższą, ale to oczywiście trzeba by było myśleć wcześniej. Natomiast ta orgia, która dzieje się na rok przed, czy na dwa lata przed tym, jak termin kadencji prezydenta upływa, to jest coś, co jest po prostu absolutnie nie do pomyślenia. Zrób swoją robotę, czuj się wolny, czuj się niezależny, czuj się rzeczywiście niezawisły. Dziękujemy, następny proszę, który przyjdzie ze swoją wizją, ze swoimi pomysłami. Może, nie wiem, rzucam, teraz sobie o tym pomyślałem, ale może to gdzieś kiedyś w przyszłości okaże się dla naszych dzieci i dla naszych wnuków prostszym systemem. Mówi pan, że trzeba odbić od partii całe mnóstwo rzeczy. My mamy w programie postulat reformy ustroju ustawy o partiach politycznych. To dotyczy zresztą nie tylko samych mechanizmów ustrojowych, ale też i zasad ich finansowania i tak dalej. To jest bardzo rozległe zagadnienie, które się kończy oczywiście na ordynacji wyborczej czy na kodeksie wyborczym. Ale też za każdym razem myślimy sobie my, jako obywatele RP, czyli ludzie, którzy nie gadają, tylko próbują robić, że trzeba mieć narzędzia do tego, żeby to zrealizować. No, jednym z takich narzędzi, które się okazało dramatycznie nieskutecznie, był nasz postulat praw wyborów poprzedzających wybory parlamentarne, no, zwłaszcza w tej sytuacji. Szkoda o tym mówić, rozmiar tej porażki był zupełnie katastrofalny, ale to też z tego powodu przez cały czas wracam do referendów. I jeśli mowa o tym, co odbijać na rzecz obywateli i na rzecz demokracji z tych brudnych partyjnych rąk, to nie wspomniał pan, a ja mam na to ochotę, o trójpodziale władzy, o którym mówiliśmy tyle przez ostatnie tam pięć już bez mała lat, zapominając o tym, że ten trójkąt ma trzy boki, a my tylko na jeden z nich zwracaliśmy uwagę, myśląc o niezawisłości sądów. Fundamentalnie ważna kwestia, no ale jedna z wielu. Natomiast trójpodział władzy w takim sensie, że oto władza ustawodawcza kontroluje władzę wykonawczą, w Polsce w III RP nie istniał po prostu nigdy i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. I teraz to znowu jest tak, że budowa trójpodziału władzy realnego, to można zrobić na bardzo wiele sposobów. Można zwiększyć uprawnienia prezydenta, tak, ulokować tam część władzy wykonawczej, wtedy on pochodzący z innego klucza partyjnego w naturalny sposób byłby poddany kontroli parlamentarnej. Ale można też rozsunąć w czasie kadencję Sejmu i Senatu na przykład, prawda? To też zapewniając inną większość polityczną w obu izbach i powodując, że one nawzajem będą się kontrolowały. I kładąc wreszcie tamę temu, co jest praktyką polskiej polityki od bardzo, bardzo wielu lat, że mianowicie rząd jest emanacją sejmowej większości, co prowadzi do tego, że parlament zamienia się w maszynkę do głosowania rządowych ustaw. I tutaj PiS nie wynalazł tego diabelstwa, tylko postawił w tym wszystkim jakąś zupełnie karykaturalną puentę. Tak w Polsce było zawsze. I znów, jakie są narzędzia tej zmiany? Bo tego nie rozumiem z pańskiej wypowiedzi. Poza tym, że podzielam ten pogląd, że to prawdopodobnie będzie bardzo długotrwała praca. Ale jakie są narzędzia? Gdzie pan szuka kumpli, w skrócie mówiąc, do takiej reformy? Bo obaj bardzo dobrze wiemy, że w partiach ich pan nie znajdzie. Tak? Partie nie będą sędziami we własnej sprawie, ani własnymi chirurgami. Tak? Ja uważam bardzo jednoznacznie, tylko i wyłącznie obywatele są to w stanie zrobić. I znów jedynym narzędziem, które mi przychodzi do głowy, i zwłaszcza w kontekście prezydenckim, jest referendum. Co pan na to? Że jeszcze raz wrócę do tego postulatu. No tak, tylko to trzeba by było rzeczywiście sensownie przygotować, trzeba by było pomyśleć nad tym, co powinno znaleźć się, bo to mówimy tutaj o zmianie konstytucji i w tym, co trzeba by było tam rzeczywiście wprowadzić. Ja mówiąc szczerze, najpierw chyba zająłbym się kodeksem wyborczym, oczywiście w legalnym trybie, a nie takim, jak chce to próbować zrobić PiS, i zastanowił się, czy ta metoda liczenia głosów, którą dzisiaj mamy w Polsce, jest metodą, która... Jasne, ale przepraszam, że się wtrącę, to jakby pan to zrobił inicjatywą ustawodawczą, czy... Pan sobie wyobraża, że to się da przepchnąć prezydencką inicjatywą ustawodawczą? Zmianę kodeksu wyborczego? Ale nie, no najpierw wie pan, prezydent nie jest od tego, żeby się stroić w szatki męczennika, który zgłasza inicjatywę ustawodawczą, której nikt mu później przez Sejm nie przeprowadzi, a on później chodzi w glorii i mówi, no ale chciałem, a oni nie chcieli, tak? Tylko to jest jednak kwestia budowania pewnego konsensusu wokół tego i budowania też świadomości wśród polityków, również partyjnych, popytu na to, że jest naprawdę apetyt w tej chwili na zmianę i że to jest zmiana, która
sprawi, że oni nadal będą funkcjonowali w tym systemie, ale będą funkcjonowali jednak na warunkach, w których być może będą funkcjonowali dzięki temu dłużej i sensowniej, dlatego że ludzie będą chcieli ich jako tych polityków zatrudniać. Natomiast oczywiście możemy rozmawiać o tym, jak rzeczywiście przywrócić, to jest problem ważny, na który Pan zwrócił uwagę, że tak naprawdę zlania się w jedną całość władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce, to jest pewien problem. Natomiast wybranie prezydenta z innego układu, jednak to mijanie się kadencji, choćby minimalne prezydenta z Sejmem i z Senatem, już jest jakimś krokiem w dobrą stronę. Tak? To znaczy pojawia się element władzy wykonawczej, której przecież elementem jest prezydent, który kontroluje ten drugi element władzy wykonawczej i patrzy mu na ręce. Niech to będzie choćby w tę stronę. Bo oczywiście mówię tu o rządzie. Ja myślę, że trzeba by było ku temu iść. To znaczy trzeba by było szukać rozwiązań systemowych, które sprawiłyby, że rzeczywiście to mijanie kadencji, które przecież widzimy i w Trybunale Konstytucyjnym, i w Sejmie, w Senacie, tylko mówię, to trzeba zrobić dobrze, to trzeba zrobić mądrze, żeby zrobić przede wszystkim, wie Pan, tak jak się żywność pakuje w atmosferze ochronnej, czyli takiej, która jest bezpieczna, my powinniśmy zmiany konstytucji robić w atmosferze ochronnej, to znaczy nie w atmosferze takiej, w której robi się to dla doraźnego politycznego dealu, bo jeden macher partyjny z drugim partyjnym macherem doszli do wniosku, że teraz jak sobie policzyli z kalkulatorków, to im wyszło, że im się to bardziej opyli, bo będą mogli sobie powsadzać więcej tych swoich, już nie powiem brzydkim słowem, ale powolnych sobie działaczy w to czy inne miejsce. I ma Pan rację jeszcze w jednym, że ten system wymaga zmiany, nie ten system, który nie tylko czasy PiSu wymagają zmian, tylko ten system jest chory od dawna. Ten system jest chory od dawna i to widać, gdzie się nie przytknie ucha. On jest chory i w spółkach Skarbu Państwa, z którymi wszystkie partie robiły po prostu co chciały, traktując to jako prawo pierwszej nocy, jako łup, który im się należy. Ale to też jest, zobaczcie, na przykład na media publiczne. Ostatnio liczyliśmy z naszymi współpracownikami, że w czasach wolnej Polski na 15 prezesów telewizji i chyba 6, którzy byli PO, tylko 4 nie było politykami. Tak? Czyli to się dzieje po prostu od dawna. To jest zawsze. PiS doprowadza to tylko do apogeum w twórczy sposób. Więc ja zgadzam się co do założenia, co do referendum też jakby powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej. Referendum jako narzędzie absolutnie tak, wspaniałe, genialne, stosujmy jak najczęściej, tylko zadaniem prezydenta będzie też pokazanie tej mądrości w ten sposób, żeby nagle partie polityczne, mobilizując swoje środki finansowe, organizacyjne, frekwencyjne i inne, nie doprowadziły, nie zrobiły z referendum kolejnej maszynki do swojego głosowania, tylko obciążonej czy dociążonej większym mandatem. Natomiast propozycję kupuję do przepracowania, wrzucę ją też moim ekspertom od konstytucji, prawnikom. Jak można by było wymyśleć, żeby w idealnym świecie rzeczywiście parlament kontrolował rząd, nie tylko przy użyciu tych, powiedziałbym, szczątkowych form, jak na przykład narzędzie kontroli poselskiej, tak? Tego, że każdy poseł może wejść i zrobić kontrolę w tej czy innej instytucji, ale i w znaczeniu szerszym, bardziej ustrojowym, żeby Sejm rzeczywiście był narzędziem kontroli władzy wykonawczej. Tak, to nad tym trzeba się rzeczywiście dogłębnie zastanowić, kupuję te sugestie. To ja bym teraz, dziękując Panu bardzo i muszę powiedzieć, konkludując taką nadzieją na to, że rzeczywiście z takiej debaty miałaby szansę wyłonić jakaś sensowna wizja Polski, która bez udziału obywateli nie ma żadnych szans. Oczywiście chciałbym Pana przekazać w ręce Piotra Niemczyka, który Pana teraz przemagluje fachowo jako ekspert od spraw bezpieczeństwa, które to bezpieczeństwo w kompetencjach prezydenta zajmuje dosyć szczególną rolę. Dziękuję bardzo. No, jako pan wymienił 4 sprawy, które uważa pan za najważniejsze zadanie dla prezydenta i bezpieczeństwo narodowe było w pierwszym miejscu, jeżeli dobrze usłyszałem. Ja może zacznę inaczej. Ja jestem fanatykiem społeczeństwa obywatelskiego i z wielką radością słucham, że chce pan być prezydentem obywatelskim wspierającym społeczeństwo obywatelskie. Może nawet za dużo tego obywatelstwa tutaj było, ale myślę, że w praktyce jego jest za mało, więc można go częściej mieć. Panie Szymonie, co by pan zrobił jako prezydent, gdyby dostał pan w styczniu na biurko notatkę wywiadu, że w Chinach zaczęła się epidemia wywołana jakimś nowym, nieznanym wcześniej wirusem, która być może przeniesie się do Europy, a miałby pan świadomość, że członkowie rządu, którzy są w rozdzielniku
tej samej informacji nie podjęli żadnych działań. Co by pan zrobił jako prezydent? To jest w ogóle, wie pan, odpowiedź się sama narzuca. To znaczy, po pierwsze, musiałbym mieć Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które nie jest zredukowane wyłącznie do Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, tylko rzeczywiście realnie działające w tej rzeczywistości, którą dzisiaj mamy. A więc po pierwsze zleciłbym szybko prace analityczne Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie jak najszybciej zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, na której z rządem, z opozycją mógłbym podzielić się tymi informacjami i też odpytać rząd, jeżeli będzie trzeba, to w formie rady gabinetowej, co się dzieje z naszym przygotowaniem jako państwa do tej epidemii. Ja w swojej pracy fundacyjnej parę razy w życiu miałem okazję dotykać epidemii. Raz byłem w środku epidemii cholery. Wiem doskonale, w Afryce w ubiegłym roku, w styczniu, doskonale wiem, jak ważne jest przygotowanie się przed. Ja wiem, że to truizm, ale jak się jest w środku epidemii, to się wie, że w sytuacji, w której nawet wtedy się ma pieniądze, nawet się wtedy ma możliwości, nie jesteś w stanie nic kupić. Po pierwsze dlatego, że nic nie ma, bo wszyscy to kupują w tym momencie. Po drugie, to kosztuje strasznie drogo. Po trzecie, niemożliwe jest dostarczenie tego na miejsce, w którym tego potrzebujemy najpilniej. A więc pomoc przed, czy przygotowanie się przed jest dużo tańsze i dużo bardziej efektywne niż organizowanie czegoś ad hoc w momencie, kiedy ten kryzys występuje. A więc natychmiast zapytałbym, jakie są stany rezerw materiałowych w Polsce, jeżeli chodzi o środki podstawowego zabezpieczenia. Dowiadujemy się przecież dzisiaj, że Agencja Rezerw Materiałowych jeszcze niedawno sprzedawała dziesiątki tysięcy masek neoprenowych, które dzisiaj w znakomity sposób służyły w szpitalach, bo jakieś formalności nie zostały dopatrzone albo zostały dopatrzone właśnie za bardzo. A więc Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a więc wie pan, ja jestem też zwolennikiem bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Codziennie albo co dwa dni mam od dłuższego już czasu live'y na Facebooku. Ja uwielbiam komunikować się z ludźmi, a więc natychmiast w czasie tych trzech czy czterech moich wejść, które miałbym z bezpośrednim kontaktem z ludźmi w ciągu tygodnia, powiedziałbym, że coś się szykuje, powiedziałbym, jakie mamy doniesienia, powiedziałbym, że należy próbować coś z tym zrobić, a później piłowanie rządu przy pomocy tych narzędzi, które prezydent ma do dyspozycji. Zadawać pytania, zwoływać Radę Gabinetową, zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby również opozycja się dowiedziała i piłowała rząd na forum sejmowym, bo przecież prezydent własnych posłów nie ma. Prezydent nie jest rządem. Prezydent fizycznie nie załatwi tych masek. Ale prezydent musi zadbać o to, żeby jeżeli pojawia się taka informacja, to jedyną narracją, którą będziemy dysponować w państwie, nie była ta pyszna, głupia, durna, tępa narracja, którą oni rozpowszechniali w momencie, w którym te newsy były już na stole i którą da się streścić w tej wypowiedzi głównego inspektora sanitarnego, który politykom, którzy już wtedy zwracali na to uwagę, w styczniu, lutym kazał pchać sobie lód do majtek, żeby uspokoili się, bo nic wielkiego się nie dzieje. Dzieje się i teraz widzimy, jak wielkiego się dzieje. Więc prezydent może tutaj być ważnym czynnikiem kontrolującym, inspirującym i napędzającym, ale też czynnikiem wymiany informacji. To jest tak, że wszędzie na świecie wygrywają dzisiaj z tym kryzysem ci, którzy mówią prawdę od samego początku, którzy kładą wszystko na stole i mówią jasno, jak wygląda sytuacja, a ci, którzy knują, którzy kombinują, którzy zastanawiają się tak jak nasz rząd, jak przykryć swoje kłamstwa dotyczące stanu finansów publicznych propagandą, żeby nie wylazło, a dzisiaj wylazło, ile my realnie mamy pieniędzy w budżecie, kiedy musimy pomagać przedsiębiorcom, to oni przegrywają i ci też przegrają, tylko to jeszcze zajmie parę miesięcy. Cieszę się, że wspomniał Pan o Radzie Gabinetowej, bo tutaj wcześniej o tym nie było mowy, natomiast no to jest narzędzie dosyć konkretne, które ma Pan wobec relacji z rządem. To jest narzędzie konstytucyjne, oni muszą przyjść, nie mogą się wywinąć. Jeżeli prezydent zwołuje Radę Gabinetową, obowiązkiem ministra konstytucyjnego jest stawić się na Radzie Gabinetowej. No właśnie, to jest, mi się wydaje, szczególnie ważne w obszarze bezpieczeństwa. Ale teraz zadam trochę z innego gatunku pytanie, mianowicie no, w uprawnieniach prezydenta jest powoływanie szefa sztabu generalnego, szefów rodzajów sił zbrojnych, jest opiniowanie różnych kandydatur, szefów służb specjalnych, różnych innych instytucji związanych z bezpieczeństwem, a także jest taka miękka polityka kadrowa, to znaczy przyznawanie no, pierwszego stopnia oficerskiego może nie jest tym takie istotne, ale już na przykład stopni generalskich jak najbardziej. To ja bym chciał zapytać, jak w tym kontekście pan sobie wyobraża współpracę z ministrem Błaszczakiem albo z ministrem Kamińskim, albo z im podobnymi osobami? Jakby pan próbował wpływać na to, żeby poziom bezpieczeństwa rósł, a nie obniżał się? No właśnie, dobrze by było zacząć myśleć o bezpieczeństwie w innej formule niż tylko i wyłącznie
w rakiet z obwodu kaliningradzkiego, które mogą nam zagrażać, albo wymiany sprzętu, która jest oczywiście potrzebna i nie mam co do tego jako mąż oficera Wojska Polskiego żadnych wątpliwości. Natomiast mam też głębokie wrażenie, że my pomijamy jakąś niezwykle istotną część rzeczywistości w tej naszej rozmowie o bezpieczeństwie, bo tu nie ma rozmowy o cyberbezpieczeństwie. Przecież dzisiaj cały świat przeniósł się na Zooma, na Facebooka, na Skype'a, przeniósł się do wirtualu. Przecież to są żniwa dla tych, którzy chcieliby zrobić jakąś krzywdę państwu albo nam. To są żniwa dla zbieraczy big data. To jest pole do nieprawdopodobnych wręcz nadużyć. Co my o tym dzisiaj w Polsce wiemy, w której prezydent zapisuje się na TikToka, o którym wiemy wszyscy, że jest narzędziem służącym jednemu z państw świata do mapowania, do gromadzenia big data na temat swoich użytkowników. To jest pytanie o to, co my dzisiaj robimy z bezpieczeństwem choćby biologicznym, co my robimy z bezpieczeństwem demograficznym. To się nie może ograniczać tylko i wyłącznie rozmowa o bezpieczeństwie do resortów pana Błaszczaka i pana Kamińskiego. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle myślenie o tej polityce, że tak powiem, bezpieczeństwa. Prezydent ma swoich, jak pan dobrze wie, przedstawicieli w Kolegium Służb Specjalnych, na których też może wpływać i patrzeć na, znaczy polskie służby, jak pan też dobrze wie, w tej chwili głównie są zajęte same sobą i wykańczaniem się nawzajem, więc nie wiem, czy zostaje im tam dużo mocy przerobowych na zajmowanie się czymkolwiek innym. Natomiast jeżeli rzeczywiście myślelibyśmy poważnie o tym, o roli prezydenta, to prezydent nie tylko powinien działać przez swoich przedstawicieli w kolegium, ale powinien też optować za rozwiązaniami, które dadzą obywatelom prawo, o tym pisał Rzecznik Praw Obywatelskich, do kontrolowania działań służb specjalnych wobec nich, do tego następczego bycia poinformowanym o tym, że byli obiektem zainteresowania służb. To jest olbrzymie pole do przepracowania. Natomiast jeżeli chodzi o nominacje, jeżeli chodzi o strukturę armii, mam wspaniałego doradcę w osobie generała Mirosława Różańskiego, który ma bardzo jasny i precyzyjny pogląd na temat tego, jak powinna wyglądać struktura zarządzania i dowodzenia polską armią, żeby była efektywna. Natomiast i pochodną tego są nominacje, które w tej armii powinny być dokonywane, bo one powinny być wypadkową całej tej, jak pan dobrze wie, opierającej się, jak panowie dobrze wiedzą, na wielu dokumentach zhierarchizowanych struktury zarządzania polskim bezpieczeństwem i jeżeli jest potrzeba powołania kogoś na dane stanowisko, ono wakuje. Mamy bardzo precyzyjne, jasne, opisane procedury, jakie kryteria powinno się spełnić, żeby tę czy inną gwiazdkę otrzymać i tu będę tego pilnował z żelazną konsekwencją. Jeżeli jest potrzeba w siłach zbrojnych, kończymy z tą opowieścią o koteriach generałów. Znaczy do tej pory każdy prezydent miał swoją koterię generałów i była druga koteria generałów, która one się nawzajem najeżdżały. Dość tego, służymy Rzeczpospolitej. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a więc bierze odpowiedzialność za życie żołnierzy. I to ja mówię jako mąż, jak powiedziałem, oficera sił powietrznych, który codziennie ryzykuje życie. I dla mnie to nie są opowieści o gwiazdkach, awansach, paradach, sztandarach i tambur majorach, tylko to jest opowieść o życiu i śmierci polskich żołnierzy. A więc ja będę tym kwestiom poświęcał bardzo dużo uwagi i bardzo bacznie będę się przyglądał temu, co się w polskich siłach zbrojnych dzieje. Widzę pole do współpracy, dlatego że w pewnym momencie proszę też pamiętać, że prezydent ma też siłę, znaczy ma moc negatywną, tak? To znaczy może zablokować pewne rzeczy i pewne procesy, na których rządzącym zależy, bo oni chcieliby przedstawić to jako swój sukces, ale może w zamian uzyskać coś innego. Więc ja chętnie taką grę też podejmę, jeżeli będę miał świadomość, że ona skończy się dobrem Rzeczpospolitej i też dobrem polskich sił zbrojnych, a nie robieniem z żołnierzy lokali tej czy innej, w tej czy innej formacji politycznej. Tu potrzeba aktywnego prezydenta. Tu potrzeba prezydenta, który przynajmniej raz w roku będzie robił ćwiczenia kraj. Proszę zapytać naszych rządzących, kiedy ostatnio w Polsce były robione integrujące system zarządzania bezpieczeństwem Polski ćwiczenia kraj. Kiedy ostatni raz uczestniczył w nich prezydent? Kiedy ostatni raz prezydent był na głównym i zapasowym stanowisku dowodzenia, stanowisku prowadzenia obrony kraju? Kiedy był ostatni? To są rzeczy, które są absolutnie elementarne i które powinny być w gestii zainteresowania tego, kto za bezpieczeństwo tego kraju ponosi konstytucyjną, ważną konstytucyjną odpowiedzialność. Więc ja widzę pole do współpracy z nimi, ale to nie będzie na pewno łatwa współpraca też dla nich, bo ona się będzie opierała o bardzo twarde, merytoryczne przesłanki i ja tutaj absolutnie nie odpuszczę. To znaczy ja zamierzam zostawić Polskę naprawdę dużo bezpieczniejszą niż jest w tej chwili w rękach tych, już nie chcę tutaj użyć określenia,
jakiegoś epitetu, którzy zajmują się tylko i wyłącznie swoim trwaniem o korycie, przy korycie i kombinowaniem przy ordynacji, a nie tym, czy my będziemy, jak my dzisiaj jesteśmy wystawieni na to, co się dzieje na świecie. Oni mi mówią, że oni będą wprowadzać tymczasowy profil zaufany i w ciągu miesiąca postawią bezpieczny system do głosowania korespondencyjnego albo zdalnego przez internet. Ludzie. W sytuacji, w której dzisiaj wiadomo, co, jak łatwo wchodzi się do sieci, proszę zobaczyć, jak zabezpieczony jest polski Sejm, który dzisiaj głosuje tabletowo i który wszystko jest w stanie. Czy nawet konstytucję może przez te tablety, które się raz łączą, a raz nie łączą, zmienić. Mnóstwo jest, wie pan, będzie miał prezydent do rozmowy z tymi panami, ministrami, ale też i w ogóle ze społeczeństwem, bo chyba też trzeba pewne rzeczy zacząć ludziom pokazywać. Już rozumiem, dlaczego pan zaczął od cyberbezpieczeństwa, bo rzeczywiście inna sprawa, że problem, że tak powiem, nie do końca bezpiecznie skonfigurowanej infrastruktury sejmowej, tej teleinformatycznej, to jest problem od lat akurat. I tu gdzieś tam pokutuje jakaś taka teza, że lepiej, żeby służby się tam tym nie zajmowały za bardzo, bo będą posłów podsłuchiwać. I to jest trochę taki grzech, nie wiem, pierworodny chyba po prostu. No tak, państwo, ale które chciałem... sobie nie ufa, tak, na różnych poziomach. Tak. Powiedział pan dosyć wyraźnie, jakie pan widzi kryteria do powoływania na przykład najwyższych stanowisk, generałów na najwyższe stanowiska w siłach zbrojnych, ale chciałbym zapytać trochę odwrotnie, to znaczy no, pana urząd opiniuje, co prawda nie wiążąco, co jest chyba nieporozumieniem, ale opiniuje kandydatów na szefów służb specjalnych. No wiadomo, jakie oni mają spełniać ustawowe kryteria, ale chciałem zapytać, jakie cechy pana zdaniem wykluczają kandydata, bo przecież wiadomo, że to są czasami obiekty jakichś targów politycznych, to są czasami jakieś właśnie, tak jak pan mówił o koteriach generałów, to w służbach specjalnych funkcjonują podobne, o czym pan też świetnie wie, mając jako jednego z doradców byłego szefa, byłego koordynatora służb specjalnych, bo nie tylko o generale Różańskim przecież mówimy w pana otoczeniu. Kogo by pan na pewno nie powołał? Nawet jeżeli spełniałby formalne kryteria. Chyba nie powołałbym politruków, nie powołałbym tych, którzy politykami byli w takim sensie dosłownej walki partyjnej, politycznej. Nie powołałbym ludzi, którzy byli służalczy wobec jakiejkolwiek formacji politycznej, która w Polsce sprawowała rządy i nadzorowała służby. Praca z Jackiem Cichockim, ale nie tylko z Jackiem Cichockim, bo właśnie ze wspomnianym Mirosławem Różańskim, z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, jedną z też członki mojego sztabu, jedną z kluczowych doradczyń, pokazuje, że mi najlepiej pracuje się z państwowcami. To znaczy z ludźmi, którzy naprawdę oddychają państwem i odpowiedzialnością za państwo. To jest, ja wiem, staroświecka kategoria. To jest też chore, że ona się tak zdewaluowała i w naszym mniemaniu jest staroświecka, a ona jest dokładnie tym, o co chodzi. Jesteś lojalny wobec państwa. Jeżeli żołnierz, jeżeli funkcjonariusz służb dowiódł z przebiegiem swojej służby, że jest państwowcem, a na dodatek w przypadku żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy też przecież funkcjonują w ramach hierarchii, dowiódł, że jest dobrym dowódcą. Wie pan, powtórzę trzeci raz, ale jako mąż oficera wiem, jak ważne jest to, żeby być dobrym dowódcą, jeżeli chce się być dobrym przełożonym w jakimś jeszcze innym formacie, czy mieć wyższy stopień, to te trzy elementy. Pierwszy negatywny, czyli nie jesteś uwikłany w bieżącą walkę polityczną, partyjną, nie jesteś funkcjonariuszem partyjnym, nie jesteś z partyjnego nadania i nigdy nie byłeś i prześwietlamy cię do szpiku kości, czy nie byłeś. Po drugie, czy masz etos państwowca, czy jesteś w stanie służyć Rzeczpospolitej Polskiej, a nie Jarosławowi Kaczyńskiemu, Szymonowi Hołowni, w Małgorzacie Kidawie-Błońskiej albo Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, tylko Rzeczpospolitej Polskiej. Po trzecie wreszcie, czy jesteś dobrym dowódcą, to wtedy ja widzę możliwość dobrym przełożonym, uczciwym, odpowiedzialnym, rzeczowym, wymagającym, ale klarownym i przejrzystym, to ja jestem w stanie zaakceptować taką kandydaturę, ale tutaj też będę bezwzględny, dlatego że nie muszę mieć względów, dlatego że ja nie mam za sobą aparatu partyjnego, który krzyczy jeść i woła, że jeżeli ja teraz nie posadzę tego wujka albo tej ciotki albo tego szwagra na dane stanowisko w tym czy innym obszarze państwa, to zawali mi się cała misterna układanka poparcia w różnych regionach i miejscach. Wie pan, kandydowanie na prezydenta, niezależnie od tego, ile się ma procent w sondażach, kiedy się jest niezależnym kandydatem, daje tak nieprawdopodobną wolność. Ja wiem, że oni mają pieniądze, że oni mają posłów, którzy chodzą i ich reklamują wszędzie, że oni mają dużo łatwiej, ale jak ja sobie pomyślę, że ja sobie będę mógł kancelarię ustawić sam,
że ja nie będę musiał brać pociotków, bo towarzysz się dobrze zasłużył w regionie, a już nie starczyło miejsc w wodociągach i w innych spółkach, więc przytulmy go na fundusz emerytalny do kancelarii prezydenta, że ja będę mógł naprawdę suwerennie podejmować decyzje kadrowe i personalne, to jest to olbrzymia strefa komfortu. Wolność. Wydawałoby się, że to jest elementarna, nieodłączna cecha prezydentury, a tu się okazuje, że to jest coś, co jest tak bardzo w deficycie. No życzę panu i nam, przede wszystkim nam, takiej wolności prezydenta. Już ostatnie pytanie. Panie Szymonie, dojdzie do uchwalania nowego budżetu, tak? Sejm uchwali nowy budżet na 2021 rok, pan w międzyczasie zostanie prezydentem i dostanie pan budżet, z którego będzie wynikało, że tylko po to, żeby utrzymać stały procent wydatków na obronność, znowu nie ma wystarczających środków na ochronę zdrowia. Podpisze pan taki budżet, czy nie? My jesteśmy w ogóle w sytuacji, w której cały ten budżet, bo teraz leży w Sejmie, jak panowie dobrze wiedzą, budżet na 2020 rok, który już jest nieaktualny i który już trzeba będzie nowelizować, no bo nic się już teraz nie będzie wiadomo, że zgadzało ani po stronie wydatków, ani po stronie przychodów. No i to nie chodzi tylko o kreatywną księgowość w zakresie liczenia bilansu, ale w ogóle generalnie jesteśmy w innym świecie niż byliśmy miesiąc temu. To jest budżet, budżet na 2021 będzie musiał być kompletnie inny niż te, które znaliśmy do tej pory. Ja nie jestem pewien, czy uda nam się utrzymać ten wskaźnik wydatków na obronność, który jest w tej chwili, bo widzimy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Natomiast uważam, że to powinien być budżet, który będzie budżetem realistycznym w tej sytuacji, a więc my musimy na przykład zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Ten budżet, który leży teraz w Sejmie, dalej ma poniżej 5% PKB na ochronę zdrowia, a tu potrzeba po pierwsze dofinansowania, po drugie też zmiany systemowej, którą też proponujemy, bardzo konkretne rozwiązania, ale to się musi zmienić. Natomiast wie pan, to będzie też budżet oszczędności, jeżeli chodzi o administrację centralną. Dlatego, że myśmy to pobadali, pooglądaliśmy to, ja nie wiem dlaczego, pomiędzy 2015 rokiem a 2020 budżet instytucji takich jak Kancelaria Premiera wzrósł ponad 100 milionów. W 15 był ponad 100 milionów mniejszy niż teraz. Podobnie z Kancelarią Sejmu, podobnie z Kancelarią Prezydenta. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzrósł jej budżet dokładnie o 100%, to drugie tyle. IPN o chyba 170 milionów, 15 do 20 porównując. Po co? Więc wydaje mi się, że będzie też bardzo dużo oszczędności i bardzo dużo takiej księgowości, powiedziałbym. Państwo polskie potrzebuje dzisiaj jeszcze bardziej w tym kryzysie, który jest, przy kolejnym budżecie kogoś, kto się w korporacjach nazywa kontrolerem finansowym. Ja przez chwilę miałem do czynienia z paroma korporacjami medialnymi i wiem, na czym polegał kontroler finansowy. On brał listę wydatków i ścinał wszystko, co się dało i pytał, czy ta herbata na pewno jest taka potrzebna, czy my na pewno musimy jeździć takim samochodem, czy powinniśmy robić to i tamto, bo dbało o finanse firmy. My potrzebujemy kogoś o takiej mentalności. Trzeba będzie zostawić 500+, nie ma tutaj dyskusji, ale skrócić te wszystkie historie typu 14 emerytura, typu jakieś nie wiadomo jeszcze jakie pomysły z kupowaniem ludzkich głosów, więc ja nie wiem, czy się uda utrzymać, my to sobie policzymy, wydatki na obronność, może być tak, że będzie ciężko, ale może też trzeba przepatrzeć te polskie programy, tych 14 programów operacyjnych, czy ile tam jest w polskich siłach zbrojnych i zastanowić się, jak my mamy dzisiaj je priorytetyzować, czy nas stać na robienie tego, co zrobił Macierewicz, czyli zawierania kontraktu z Francuzami, dzięki któremu już dawno mielibyśmy śmigłowce dla wojsk operacyjnych, a ich nie mamy i mogłoby to wszystko funkcjonować, a teraz jeszcze kara nad nami wisi. No przecież to są absurdy, tak? Czy my naprawdę nie możemy spriorytetyzować 3-4 programów, które mamy zrobić je dobrze, a zresztą poczekać na czasy, w których będziemy mieli pieniądze? Przecież tam też pieniądze przeciekają przez palce. To jest kwestia, że tak powiem, zupełnie innego myślenia w ogóle o finansach państwa, nie tylko o wydatkach na obronność. Natomiast jak mówię, ja też mam świadomość, nie tylko jako mąż żołnierza, ale też i jako człowiek, któremu to bezpieczeństwo jest bliskie, że wydatków na obronność w dzisiejszym świecie nie da się uniknąć. I że to też jest miejsce, w którym państwo powinno być obecne. Nie da się nie zadać tego pytania, przepraszam bardzo. Ale jeżeli 10 maja każą nam głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich, pan będzie kandydatem, tak czy nie? Kandydatem będę. Ja się nie wycofam z wyborów, bo wie pan, nawet gdyby, znaczy, co miałoby przyjść z mojej rezygnacji? Przecież słyszeli panowie o tym, że nagle pojawił się pan Jakubiak, nie wiem, czy jest zarejestrowany, czy nie jest zarejestrowany.
pan Piotrowski. Zobaczymy, jak PKW oceni podpisy, które tam były zbierane. A więc teraz już nie będzie sytuacji, w której wszyscy kandydaci mogliby jednogłośnie powiedzieć, zrywamy wybory, wycofujemy się, zostaje Andrzej Duda i w związku z powyższym trzeba je anulować. Ja będę walczył do końca, dlatego że wie pan, ja nie mam natury lękliwego człowieka i też nie lubię uciekać z okrętu. Będę tam do końca, niezależnie od tego, jak te wybory będą wyglądać. Ja wierzę, że on ich nie zrobił 10 maja, bo presja społeczna jest za duża i to szaleństwo Kaczyńskiego musi zostać powstrzymane na tej drodze i pewnie zostanie. Natomiast jest dla mnie oczywiste, że jeżeli te wybory odbyłyby się na poczcie, a nie w Państwowej Komisji Wyborczej, czy przy użyciu Państwowej Komisji Wyborczej, to ich wybór będzie, to prezydent wybrany w nich będzie nielegalny. I trzeba będzie to zanieść natychmiast do Sądu Najwyższego, złożyć protest wyborczy. Pewnie nie tylko ja to zrobię, bo to są wybory, które nie są równe i powszechne, które odcinają prawo do głosowania milionom Polaków mieszkającym za granicą. To są, one odcinają możliwość głosowania osobom, które głosowały, czy chcą głosować poza swoim miejscem zamieszkania. To wszyscy rozumiemy, dlaczego takie... To nie są wolne wybory, a Sąd Najwyższy, to, że oni go mają, czy mają tam swoich nominatów, proszę mi wierzyć, że kiedy reżim chyli się ku upadkowi, to w ludziach wprost proporcjonalnie rośnie odwaga. I również w tych, którzy będą partyjnymi nominatami, przypuszczam, że ta odwaga może wzrosnąć po tym, jak będą patrzyli, jak ci, którzy dzisiaj zdewastowali polskie sądy, będą po prostu przechodzili do historii. Mm-hmm. Pytałem raczej o to, czy istnieją jakieś takie granice, poza które w zgodzie na narzucone nam bandyckie reguły gry nie można się posunąć. Można uciekać. Z bandytą nie można uciekać. Z bandytą się trzeba konfrontować. Taka jest moja zasada. Moja też, tylko to pewnie trochę inaczej widzimy sposoby. Natomiast jeżeli, w co też wierzę, jeżeli te wybory zostaną przesunięte, no to grozi nam z kolei inna sytuacja, taka, w których będzie, no jak Marcin Król prorokuje, być może przesadza, no ale wykluczyć się tego nie da, 25% bezrobotnych, bezrobocia, czyli 4 miliony ludzi w nędzy, będą płonęły na ulicach opony pewnie sporadycznie i będą patrole obrony terytorialnej na ulicach. Czy w takich warunkach wybory jest pan sobie w stanie wyobrazić? Wie pan, wybory kiedyś trzeba zrobić. Dlatego, że co, przedłużymy kadencję Andrzeja Dudy, tak jak oni chcą, na kolejne 2 lata albo na kolejne 3 lata? A jak oprócz epidemii zaskoczy nas powódź? A jak nas zaskoczy jeszcze coś innego? A jak zawsze wszystko może przyjść? Mamy jasno napisane w Konstytucji, co należy zrobić w takiej sytuacji, więc nie wymyślajmy, nie kombinujmy, nie wyobrażajmy sobie, nie drapmy się lewą ręką za prawe ucho, tylko zrealizujmy to, co jest wyraźnie napisane w Konstytucji. Stan klęski żywiołowej, który w Polsce jest. Nie realizujemy i co na to, no, ważne osoby, kandydaci w wyborach prezydenckich, co na to powinny pańskim zdaniem powiedzieć, robić ruchy obywatelskie? Powinny budować solidarność. Wie pan, powinny budować przede wszystkim teraz solidarność. Nikogo dzisiaj w Polsce poza nami nie interesują wybory prezydenckie i poza tymi, co na wiejskiej. Ludzi interesuje to. Jeszcze dzisiaj tego tak nie widzimy, ale jak ludzie rzeczywiście realnie przestaną mieć za co płacić rachunki za parę tygodni, to wtedy się zacznie naprawdę dramat. Ta liczba szacowanych bezrobotnych, i dlatego też myśmy przedstawili bardzo konkretne rozwiązania, one są radykalne, one wymagają zadłużenia państwa, ale to jest właśnie ten moment, żeby zadłużyć państwo, bo my za pół roku będziemy mieli katastrofę nie tylko epidemiologiczną, ale i gospodarczą i humanitarną, tak jak pan słusznie zauważył. Więc te szacunki są różne, może się wydarzyć bardzo wiele różnych rzeczy, ale my potrzebujemy mieć też wybranego prezydenta, innego niż ten, który jest w tej chwili, bo to jest kompletnie, się nie sprawdza, ani w czasie wojny, ani w czasie pokoju, niestety kompletnie się nie sprawdza i potrzebujemy móc iść dalej rytmem odbudowywania państwa. Więc ja nie widzę tu zagrożenia w tym, że te wybory zrobimy za 4 miesiące. Widzę dużo większe zagrożenie w przepychaniu takim, że a teraz zmienimy konstytucję i zrobimy je za 2 lata i tak dalej, bo jak się Kaczyńskiemu da do ręki narzędzie zmiany konstytucji albo zmiany ordynacji wyborczej albo innej, on to będzie wykorzystywał do końca świata, jak tylko będzie mógł. To jest ta deklaracja, którą chciałem od pana wydostać. To czy istnieje taki powód, w sensie na przykład w postaci katastrofy humanitarnej, który zawiesza w ogóle myślenie o porządku prawnym, o legalności organów państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc cieszę się słysząc, że pańskim zdaniem nie zawiesza, a wręcz przeciwnie. Choć szczerze mówiąc, z decyzją o kandydowaniu ja się to osobiście nie zgadzam. Uważam, że powinno się powiedzieć zdecydowanie nie, ale no to jest naprawdę trudna bardzo kwestia i nasz zdaje się wspólny problem do rozwiązania. Tak, jak sobie radzić z tym bandytyzmem, tak, to prawda.
Ja dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękujemy za ten czas, który nam pan poświęcił, tym bardziej, że było go więcej niż ustaliliśmy na początku, więc bardzo dziękujemy tym bardziej. Czas na dobre rozmowy zawsze trzeba znaleźć. Bardzo, to może powtórzymy niedługo. Panie Szymonie, dziękuję panu bardzo, dziękuję naszym widzom, dziękuję Pawłowi Kasprzakowi z Obywateli RP. Ale sobie przyjemność. Dziękuję również z Obywateli News. Wszystkiego dobrego panowie, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego również. Thank you.